i dzieci. Patrz na lewo. Chodź, chodź, chodź. Teraz nie ma tych gości, co robią, bo figurki robią, wszystko robią z tego. Tam pani robi takie tulipany z kwiatem, widzicie? Chodź na górę. Na górę idziemy. Tu można wejść. Można. Popatrzcie się. Idziemy dalej do góry. Idziemy do góry, chodźcie. A, bo tu jest sklep. Idziemy na górę. Nie, kolczyki z czekoladą. No muszę próbować. Mhm. Idziemy na dach. Tam jest na dachu. Tam dopiero się dzieje. Dalej. Chodźcie tu. Hej, hej, hej. Tak? Hej, 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 hej. No nie chcecie? No łaj. Nie, tylko malucha. Pizze. Co tam maluch? Jak gość nie miał miejsca na parking, to co? Wiedziałam. Który kościół jest który? O Boże, ile kościół?
tu są buławy hetmańskie. Czekam, to jest takie z takim ostrzem. To służyło też do walki. Są ładne, żeby się. No to hetmańskie buławie było zdobne, no to już. Jagiełło stoi tam na wzgórzu. Tam gdzie chorobie. Tak. A tu wielki mistrz ucieka z pola bitwy i Litwini go doganiają. Tak. To jest bitwa pod Grunwaldem, dziewczyny. O, a tutaj popatrzcie, tu jest dwie chorągwie. Popatrzcie, Ewelina, tu jest dwie chorągwie. Po prawej stronie jest chorągiew ziemi lwowskiej, ten lew. A po lewej jest Kawka, czyli symbol Galicji. Bo wojska te stąd uczestniczyły w bitwie pod Grunwaldem właśnie w tych dwóch chorągwiach. Się walczyło, teraz nie wyobrażamy sobie w takiej zbroje 300 lat temu. Autentyczne z boju pod Wiedniem przed nami. Dalej pokazano nam, jak dzieci walczymy?
A tam się da się, to jest dużo skarbów. To jest klasztor Bernardynów. Był klasztor. No tak, można tak też powiedzieć. To jest klasztor Bernardynów. Patrzcie, jakie mury, jakie przypory. Widzisz to po prawej tutaj? Ładno, ładnie. Słuchajcie, wyjdziemy do środka i ja proponuję, żeby się przede wszystkim przyjrzeć ołtarzowi. Zwróćcie uwagę też na sufit. Patrzcie, za obrazem jest jeszcze przestrzeń, to spowoduje taki. Jeszcze się w tył obejrzyjcie. To jest miejsce, gdzie był grób świętego Jana z Dukli. Wytrysnęło tam cudowne źródełko i ta woda jest uważana za... Tam nie pójdziemy już. A tam jest... Pyzata chata jest tam. Tylko musimy poczekać, aż będą wszyscy.
To wy sobie zjedzcie, a ja się przypatrzę. Nóż i widelec. Dobra, chyba jedno sobie weźmiemy nóż i widelec. Ja na pewno proszę nóż i widelec. A, to bierze sobie tak naprawdę tylko dwa. To był nie. Dobra, to ja mam to chodźcie. Patrzcie, jak to wygląda pięknie. Najlepiej wygląda stąd. Proszę? Chodźcie tutaj. Tu. I'm way hungry. I'm just saying, you want to come here from, please. Z Polski. Polska, nie do ja. O, thank you, way Або тихо, або не. Я не вім, чи мам. Я священник, хою мої пішки. Або вниз, або тихо. Тихо. Я вас Бог благословив. Польща! Боге годи, Бего життя! Tu.
No właśnie, masz gorszą astmę. Przekażę. Zobaczyć jak mechanizm. Jak nie ma. To jest zegar. To jest część zegara. To jest mechanizm zegara. Mechanizm? Tak. 31. 31 jest? Tak. Czy był już? 17? No. Blokujemy schody. Dobra, idźcie. Poznajcie, gdzieśmy byli. Które miejsca rozpoznajecie? O, tam, to. Wszystkie. Dobrze, nazwać. O, co? Nazwać, co widzi? Każdy się też widzi. Widzę tę kawiarnię z Malokę. Jest cerkwa. Gdzie? O, tam. Na godzinie pół do trzeciej. Pół do trzeciej? No tak. No na pewno widzicie cerkiew wołoską, nie? Trzecia jest tu. Tak, a tu trzecie tu. Kamienicę Królewską poznajecie? Na wprost, tu, na duża, z krużgankami. Widać? A gdzie ty za te heta? Oho, nie widać stąd. Widzę kościół Bernardynów. Widzisz kościół Bernardynów, zgadza się. Co jeszcze? A to jest gdzieś daleko czy blisko? Tutaj. A, widzę. Na godzinie. Co jeszcze widać? No. Ale mówię o samochodzie. A, no to tak. To nie jest to. To jest druga. Albo pierwsza. Prawdopodobnie 1:30. Tam, gdzie jest wieża taka wysoka telewizyjna, widzicie wieżę telewizyjną? To jest wysoki zamek. Zdjęcie. Tam są ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. Pod wysokim zamkiem, tam taki kościół z wieżą kanciastą i taką bez hełmu. O tam? Nie, w lewo jeszcze. Kościół z wieżą kanciastą bez hełmu. A bardzo, bardzo błyszczy mu wieżyczka, sygnaturka. To jest kościół benedyktynek. Tam. Ale tam to są krzaki. Niżej. Benedyktynek, tak. Mhm. Dobra, chodźcie dalej, to sobie wszystko pokażemy. Tam jakby na ukłon do dołu. Tam jest teatr wielki. Widzicie teatr? Przepraszam cię. Widzicie teatr? Tak widzę, o tam jest. Tu jest ten kościół Trinidarzy, cerkiew. Mogę go tak zamknąć po prostu? Tak. To jest cerkiew, Boże, katedra ormiańska, oto. Tutaj, oto, to? To, na wprost, taka wieża z takimi wieża z czterema wieżyczkami jeszcze jakby. Nowa część katedry, tam gdzie jeszcze freski, to jest ta z szarym dachem, a stara to jest to z zielonym dachem. Proszę pana, tutaj będzie panu lepiej pokazać to ten kościół, kopułę i dwie kopuły. Prawie na wprost, tak. Widzę, dobra. Jest, tak. I zakąt ormiański. Tam jest taki duży budynek z czerwonym, wielkim czerwonym dachem. Patrz, jakie tam są blokowiska. To jest pierwsza straż pożarna, a tam święty Florian to jest. Widać tą białą tak. Figurę? Tak. Kościół? Tak. Tam daleko to jest nasz. To jest święty Elżbiety i świętego Jura i tam my mieszkamy jeszcze dalej za tym. Tu jest katedra łacińska. Widzicie katedrę? Tu. I my stamtąd przyszliśmy na nogach? Tak, tu jest katedra.
Widzicie katedrę? Tak. Za katedrą, tam kawałek dalej, pomnik Mickiewicza, widzicie? Tak czy nie? A widzę, no widzę. Tam nie wyżej, tylko obok Diana. Obok, po lewej. Takie teraz, teraz słuchajcie, szukajcie, kto znajdzie więcej kawiarni na dachach. Tam jest leżak na dachu, widać? Tu w tą stronę będzie najwięcej. Cześć Marysia, tam jest kościół Klarysek, tamtędy jechaliśmy na Łyczaków. A cmentarz Łyczakowski to ta góra z lasem. A to tam. Nie, ta góra z lasem to jest cmentarz Łyczakowski. A za nim bloki widać. Widzicie bloki za cmentarzem Łyczakowskim? Tak, tak. To sorry, teraz już powiedziałam. A ten najwyższy wzniesienie to tamśmy byli u tych powstańców styczniowych. Co była ta spinaczka taka mocna. To tam jest cmentarz Łyczakowski, gdzie ten tak zalesiony wzgórze. Ja już mam po tym tym. Po każdym mi wygniecie. Spójrz go tu. Nie ma. I tak już jest. Nie, opera nie w tą stronę. Który? Na godzinie. To jest nowy, wybudowany w miejscu zniszczonych ruin. A za nim taki różowy jest, to jest hotel Żorża. Tam gdzie mówiłem, że ułani wjeżdżali na koniach. Oliwka idzie na przód restauracji. Gdzie? Do kawiarni tam. Tutaj. Jak no? Idziesz do restauracji? Nie. Tam do tam naprawdę. Cały dom do, tam nowy. To już nowy. Albo oce o to ma tak listy, to róże je do. O ta stary jest miła, to mówię. O czym mi to, że też mówię? Kudy pojechać? Kudy.